Startujemy tutaj i tutaj też jest meta. Trasa stanowi pętlę, więc łatwo jest stąd wyjść i wrócić na samo miejsce. Jedna drużyna mini trasa, jedna drużyna trasa open i ruszycie w dwie różne strony. Ważne jest, żeby znaleźć wszystkie punkty. Te punkty są zaznaczone na mapie, jak mówiłem, numerami kolejnymi. Od 1, 2, 3 i tak dalej. Sprawdzić, czy tutaj ten numerek zgadza się z numerkiem na mapie. Czy na przykład dla trójki to jest 43, czy tutaj dlatego 42. Jeżeli tak, to potwierdza się, że się było na tym punkcie. Jestem na punkcie pierwszym, mam mieć numerek 42, to jest taki dziurkacz. Więc zaznaczam tutaj, to jest dziurkacz nad tym kwadracikiem, zaciskam i są dziurki, które potwierdzają, że w tym punkcie byliśmy. Właśnie, znajdujemy się w Krzywowólce. I co to się dzisiaj dzieje? Dzisiaj jest gra terenowa dla dwóch drużyn, mini i open. Startują dwie drużyny mini i open. W drużynie mini jest 9 grup, a w open jest 7 grup. Ta gra polega. Jest to poszukiwanie punktów na mapie. W takiej mapie. Mapa jest trochę podobna do mapy jak do biegu na orientację. Bieg na orientację to w ogóle jest dyscyplina sportowa i to docelowo jest takie przygotowanie dzieci, żeby kiedyś w przyszłości mogły uprawiać taki właśnie sport. On w naszym regionie nie jest zbyt popularny jeszcze, ale jak widać chęci w narodzie są. Moim zdaniem jest to świetna zabawa, która łączy potrzebę umiejętności nawigowania, sportu, łączenia tego. To jest bardzo trudne połączenie tego razem, bo nawigować łatwo, biegać łatwo, ale połączyć razem już nie tak łatwo. Świetnie rozwija to młode i starsze osoby, jest to zabawa dla wszystkich. Zabawa nie jest trudna. Trudność polega na tym, jak mówiłem, żeby połączyć myślenie z wysiłkiem fizycznym naraz. I to jest największa trudność. Tak, tak, aczkolwiek miejscowość, w której jesteśmy, moja rodzinna miejscowość, ma dość prostą budowę i dość łatwo się tu poruszać. Większość osób jest też z okolicy, dlatego też myślę, że nie powinno być bardzo dużych problemów z odszukiwaniem punktów. Z rozmowy z panią wcześniejszej, poza kamerą, dowiedziałam się, że to nie pierwsze takie wydarzenie w waszej gminie, w miejscowości. Tak, robiliśmy to zimą, zimową porą, wieczorem, nocna to była gra terenowa, która się cieszyła też bardzo, tak, dużym zainteresowaniem. Tak, 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 tak. Nie pogubiliście. Nie. A skąd w ogóle pomysł na taką formę? Pomysł to pan Jowik, pan Paweł Jowik, bo kiedyś uczestniczył w Warszawie w takiej grze i bardzo mu się spodobała, więc teraz... Patrząc na frekwencję, podejrzewam, że to nie jest ostatni bieg. Myślę, że nie, chcemy zrobić jeszcze jeden bieg, tylko że już z zadaniami. Dodatkowo będą zadania do przypisanego lampionu i to myślę będzie trochę trudniejsze. Ale też to będzie ciekawe. Tak, tak. Ciekawsze, żeby zachęcić. No bo wiadomo, ta sama powtórzenie tej samej trasy w tej samej miejscowości to już nieciekawe się robi. Zawsze coś nowego. A to też fajna forma wyrwania dzieci. Tak, tak, bardzo, bardzo dzieci. Tak, integracja rodzin, bo dzieci wraz z opiekunami, z rodzicami biorą w tym chętnie udział. Ale widziałam też, że i starsze osoby biorą udział. Tak, tak, teraz właśnie miłe zaskoczenie, bo nawet dom środowiskowy, z domu środowiskowego ze Sławatyczy wzięło 6 osób udział w tej grze. Na koniec biegu, marszu, na uczestników czeka ognisko. Tak, ognisko z kiełbaskami, zasponsorowane przez gminę Sławatycze, przez wójta Arkadiusza Misztala. Rozmawiałam wcześniej z panią i słyszałam, że planujecie trochę jakby urozmaicić ten bieg, jeszcze dodając zadania.
Tak, docelowo będą też gry z zadaniami, czyli będzie to bardziej wtedy nie w formie biegu na orientację, a raczej imprez na orientację i to jest taka bardziej turystyka niż sport. Chcemy pokazać, że można uprawiać i sport, i turystykę i zobaczyć, co będzie miało większe wzięcie i wtedy to kontynuować. Thank you.